No, witajcie, witajcie, moi drodzy, ponownie. Widzowie, kochani, oczywiście. W kolejnym odcinku z Zaptyje. Słuchajcie, akurat tak się okazuje, jak zapewne bardzo dobrze wiecie, wreszcie w tym momencie właśnie oficjalnie rozpoczęły się wreszcie wakacje. A to oznacza, że teraz będę miał, o wiele więcej czasu do ogarnięcia się i częstszego wrzucania filmy na YouTube'a. I to dosłownie, w przeciwieństwie do tego, co było w zeszłym roku. No, w wakacyjne pory też wrzucałem co najwyżej jeden film miesięcznie. Ale tym razem będzie zgodnie z planem, o ile jednak nie rozproszą mnie granie na PlayStation, czy oglądanie seriali telewizyjnych na Netflixie. Bądź też telewizyjnych na swoim komputerze, że na jakimś interesującym mnie kanale na komputerze, czy też na Netflixie. Bo taki chcę wam news zasadzić poboczny z mojego prywatnego życia, że jestem teraz posiadaczem konta Netflixowego. Więc jest super. Ale w każdym razie, no więc właśnie wiecie, co to oznacza. Powrócimy do starej regularności odcinków, gdzie praktycznie codziennie, ale bez przesady, ukazywało się zawsze coś nowego na kanale w krótkich odcinkach czasowych. Ale mam nadzieję, że w następujących miesiącach, lipiec i sierpień, właśnie będzie pełno rzeczy do roboty na czele z wykończeniem Zaptyje, bo nie chcę, żeby wyszło, że no właśnie, znowu mi, że ta gra zajmie mi praktycznie, że ukończenie tej gry zajmie mi praktycznie rok, no ale takie okazują się być wymogi mojego starania się, by filmy nie trwały wcale jak najdłużej, ale trwały przez moje improwizowane teksty. Dobra, w każdym razie zaczynajmy ponownie odcinek. Już. Okej, jesteśmy już w grze i patrzcie na to. Oto jest kolejna misja, jaką mamy do wykonania fabularną. Ale zanim się jej wykonania podejmiemy, chciałbym jeszcze zebrać skrzynkę znajdującą się mniej więcej tam. O, właśnie tam. Niech to ja mogłem sobie w sumie ja kupić przecież te wszystkie umiejętności. Okej, ja teraz udajemy się do miejsca rozpoczęcia misji. Okej, musiałem jeszcze po drodze zahaczyć o tamtą możliwość tego, by mnie kule omijały. Podróż. Go to Samatya Zaptyje Station. Oho, mamy możliwość udania się gdzie indziej. Pierwszy raz w tej grze. Niech to! Zapomniałem wyłączyć reklamy. Przepraszam. No dobra, co się tutaj dzieje? No i już widzę wyraźnie, że ta możliwość jazdy na koniu będzie mi niezmiernie potrzebna. Ale dobra, poradzimy sobie bez niej. No nie no, powiem wam, żałuję. Żałuję, że nie kupiłem tej umiejętności jednak jazdy na koniu, bo teraz to jest problem. Niewątpliwy. Cholera. Nie no, powiem wam, to było coś podobne, co było coś na miarę podróżowania piechotą w pierwszym Assassin's Creedzie. I to nie jest żart. Następnym razem to jednak sobie... To ja będę jechać na koniu, bo sobie wykupię tę waloną umiejętność. Udaj się z powrotem do Zaptyje.
Nie. Teraz to też pada. No i właśnie, oto jest całkiem inne miasto w tej grze, które będziemy... Tutaj z tego, co widać wyraźnie, tutaj z tego, co wyraźnie widać są, no właśnie, otoczenie publiczne, wyraźnie zarysowane. Kurde, muszę się na to jakoś wspiąć. No nie, to jest... No nie, jeszcze trochę ży... Czy wy sobie żartujecie? Straciłem całe... I że niby z tego co rozumiem, to właśnie w tym mieście jest główna baza Zaptije. Ha! Misja zakończona. A, i na tym to wszystko polegało, żeby... złożyć raport wewnętrzny i się zapisać na, żeby już w pełnej gotowości się zapisać do służby w tej szeryfskiej straży. Zdecydowanie będzie trzeba sobie załatwić umiejętność jazdy na koniu. Proszę bardzo, Samataya Estabu od Ottoman Empire, rok później. No i właśnie, jesteśmy teraz już pełnoprawnym członkiem... Teraz to już jesteśmy pełnoprawnym członkiem... Pełnoprawnym członkiem... Tureckiej Straży Szeryfowej. Tureckiej Straży Szeryfowej. I będzie też z tego powodu jeszcze bardziej wesoło niż było do tej pory. Ale zanim ruszymy na dalszy bój i ewentualne wykonanie kolejnej misji fabularnej, to udamy się do tak zwanej sekluzji, czyli odnowienia, czyli no właśnie, tego miejsca, gdzie można update'ować sobie swoje umiejętności i tak dalej. No i patrzcie, co w tym momencie teraz, co do tej gry odkryłem. Można biegać w górę ścian. Co jest prawdopodobnie związane z tą nowo odblokowaną umiejętnością, tak naprawdę. O kurde! Oho! Haja! Perfekcyjne lądowanie. Ale ja chcę się udać gdzie indziej. O, już jestem blisko. Proszę, proszę, proszę. Tutaj jest oczywiście wodobój, żeby nie było. Tak jest. O, no i w związku z tą, z tym byciem nowym, oficjalnym członkiem tureckiej straży szeryfowej, no właśnie, mogę walczyć poza misjami z przeciwnikami. Sekluzja. No właśnie. Trzeba będzie się nauczyć, trzeba będzie pobrać, no i właśnie. O, już wam pokazywałem, jak ta cała sekluzja wygląda. Teraz czas wam pokazać, jak się... Teraz mam czas pokazać odblokowanie, jak się akurat okazuje, bardzo, ale to bardzo bezdyskusyjnie potrzebnej umiejętności w tej grze. Jechania konno. No i sprint też by się przydał.
ale przede wszystkim jechanie konno. Następny poziom pozwala na strzelanie z konia. I widzę, że mamy też tutaj mnóstwo nowych umiejętności, tak w ogóle. Take supplies to people in need. Nie, to wykonamy sobie później. Bo dla mnie najważniejsza jest, bo teraz najważniejsza w tym momencie jest fabuła. Teraz proszę mnie. Serdecznie przeprosić. Ale mam coś tutaj do wykonania. No i właśnie dotarliśmy na miejscu, ale chciałbym jeszcze na chwilę sprawdzić, jak się więc ten, to wszystko wygląda. O! To nie ma swojego oddzielnego przyciska, tylko po prostu się wskakuje na konia. Wcześniej jakoś tam działałem, że po prostu to był wskok na konia i tym podobne. No właśnie. O. Dobra, dawaj mi następną misję. Ale oczywiście zachowajmy stoicki spokój. Mogę przywalić komuś pięścią w ryj. Ale w sposób kolbowy, więc no. Ja bym czymś machał. O właśnie, to jest nasz szef. Dawaj mnie się tu! The walk. They will try to ambush the chief of Zaptie. Protect him through the road. Okej. Okay. No dobra. No dobra, tak więc zaczynamy naszą misję eskortową, jak się okazuje. Nasz szef robi sobie obchód po mieście, a my mamy go osłaniać. Tylko ostrożnie, żeby nie było to tamto. Niebezpieczeństwo może się czaić za każdym rogiem, za każdym zakrętem uliczki. Więc lepiej uważać. Ej, kogoś tam chyba widzę na dachu. Miałem rację! O cholera! A masz. Widzę, że ty też potrafisz strzelać, szefie, za ptie. No, to bardzo dobry znak. Jak to równie dobrze, to ja mogę się w sumie wspiąć na te wszystkie dachy, no. Jakby nie patrzeć. Co? O Jezu! Co jest? A to drani! Nie! O nie! Ej, dobra, to już był zmasowany atak piechoty. Ej, nie no, proszę zaczekać, panie szerfie, ja chcę zebrać apteczkę tak bardzo dla mnie ważną. No nie! Proszę na mnie zaczekać, przecież ja tu zaraz umrę. Poświęcenie dla... Co do... Od tyłu! Thank you.
gdzieś ten... Szybka ręka. Co? O nie. Ale dostałem. Okej, wniosek jest następujący. Trzeba zapamiętać pozycję wszystkich wrogich katałaków. Tam jest na pierwszym skrzyżowaniu przeciwnik, więc od razu do niego walimy. Proszę bardzo, nic ci nie jest. A niech to! Proszę bardzo, nie ma problemu. No problemu, tak zwane. Ale naprawdę przydałoby się... No właśnie o to chodzi... NIE! No i co, długo jeszcze zajmie ci łażenie na ten plac? Nagrywa się. No i teraz to już rzeczywiście jest w pewnym sensie... No... Coś tam wieczne w GTA. Choć bardziej do Assassin's Creed'a ja tu widzę nawiązania. Misja zakończona powodzeniem. Medytacja! Zawsze na plusie. No i dobra, udało się! Moi drodzy, pierwsza misja jako oficjalny członek ZAPTIE została wykonana.
teraz! Nie pozostało nam nic innego, jak już skończyć ten odcinek. Tak jak mówiłem, z racji, że wreszcie zaczęły się wakacje, to liczcie na znacznie więcej filmów miesięcznie niż jeden miesięcznie. Tak więc trzymajcie się gorąco i do zobaczenia już dosłownie za niedługo. O ile mnie coś nie rozproszy ponownie i bynajmniej nie chodzi o ten mój prywatny problem, z którym już się rozpoznałem miesiąc temu. Cześć!